Za nami premiera ważnego obrazu Zielona Granica. Jak ty się czujesz, kiedy słyszysz, że to jest film antypolski? No słuchaj, no to jest oczywiście bardzo trudne. No, mi się wydawało, że bycie patriotą to jest nie tylko ślepo śledzenie tego, co się dzieje, tylko też jakby myśleć, trzeba myśleć o kraju, nie? I najbardziej mnie chyba boli w tym wszystkim to, że to słowo patriotyzm zostało tak zwypaczone przez dzisiejszą władzę, że zostało zawłaszczone przez pewną grupę, która na dodatek jest dosyć agresywna i hejtująca, a to jest przecież coś, co jest dla nas wszystkich. Jesteśmy wszyscy patriotami. Ta mowa nienawiści może też prowadzić do rzeczy niebezpiecznych. Przeczytałem taki nagłówek, że Agnieszka Holland potrzebuje przez nią całodobowej ochrony. No, my się też przestraszyliśmy tym. Znaczy, spodziewaliśmy się pewnej jakby negatywnych reakcji, ale jakby ogrom hejtu nas przerósł rzeczywiście i przestraszył trochę. Oczywiście nie poddajemy się, ale martwimy się wszyscy o Agnieszkę. Ja jako, nie tylko jako twórczyni i Polka, ale też jako córka. No i tak, musieliśmy troszeczkę o nią zadbać. Jest to niewiarygodne. Jesteśmy naprawdę zszokowani poziomem hejtu, który idzie z samej jakby góry władzy i cały jakby organ państwa ten hejt nakręca. Jak wiemy, słowa są ważne i mają znaczenie i to nie jest tak, że można coś powiedzieć bezkarnie. To zostaje i to nakręca też ludzi i może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Myślisz, że twoja mama potrzebuje dzisiaj tej obrony? Czy to jest tak, że może po prostu trzeba zaapelować, żeby wszyscy obejrzeli ten film, bo ten film broni się sam? Absolutnie, film się broni sam. Ja mogę tylko powiedzieć, dyskutujmy, nie zgadzajmy się, bądźmy za czy przeciw, ale obejrzmy film. Dyskutujmy o czymś, cośmy widzieli, co wiemy. Wiemy, o czym jest ten film. Ten film jest pełen naprawdę humanizmu i jest pełen chrześcijaństwa. Jest o postawach, które są trudne. Pokazuje bardzo trudne rzeczy i trudne wybory, ale te wybory to są ludzkie wybory i wszyscy stoimy dzisiaj przed takimi wyborami. Trzeba obejrzeć film przede wszystkim, a potem możemy dyskutować naprawdę przez wiele, wiele jeszcze miesięcy.